To był dobry dzień w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach. Nic dziwnego, w końcu po remoncie oficjalnie otwarte zostały jego wnętrza. Prace zakończyły się pod koniec ubiegłego roku. Wykonaliśmy częściową modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, w którym jesteśmy. Dzięki tej modernizacji została utworzona zupełnie nowa przestrzeń, powstała pracownia ceramiczna i możemy cieszyć się z nowych toalet, a nasz budynek został osuszony, został wykonany drenaż. Mieszkańcy z pewnością najbardziej ucieszą się z nowej pracowni ceramicznej, która została wyposażona w niezbędny do tego typu prac sprzęt. Po zakupieniu pieca do ceramiki mam przyjemność zapoznać się z techniką jeszcze ceramiczną, gdzie możemy z dziećmi wykonywać tą rzadką technikę, ponieważ niewiele domów kultury szczyci się posiadaniem takiego urządzenia. To na pewno urozmaici zajęcia. Urozmaici zajęcia, tak. Dzieci chętnie w ogóle lubią manualne prace, szczególnie właśnie takie, gdzie coś powstaje, co można w domu postawić, udekorować, wręczyć prezent na przykład najbliższym. Koszt zadania to prawie 400 tysięcy złotych, z czego 260 tysięcy pochodziło z Funduszu Promocji Kultury. Ja się bardzo cieszę, że inwestycje rządowe trafiają do gmin, trafiają też do powiatu karkonoskiego, trafiają do Mysłakowic. Pan wójt tu może mi podpowiedzieć, ale ostatnie lata to prawie 23 miliony dofinansowania na różne inwestycje, w tym na szkołę. Liczymy, że uda się jeszcze pieniądze zdobyć. Na samą szkołę mamy ponad 25 milionów. 25 na szkołę. Bo mamy na szkołę. No i do tego dochodzą jeszcze pieniądze, choćby ostatnie pieniądze na drogę w Łomnicy z rządowego programu tutaj dofinansowania. Więc tych pieniędzy jest, jakbym tak policzył, to będzie ponad 30 milionów na pewno. A dzisiaj no piękny dzień, otwieramy pracownię. Mały projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ważny, bo z tych małych projektów korzystać będą mieszkańcy gminy, seniorzy, dzieci, ci, którzy tutaj będą chcieli przyjść do Gminnego Ośrodka Kultury, będą mogli mieć kolejne atrakcje, choćby w pracowni ceramicznej. Popołudnie pełne wrażeń w Gminnym Ośrodku Kultury zakończył koncert zorganizowany przez mieszkańców dla mieszkańców gminy Mysłakowice.